Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci z katowickiego oddziału prewencji skutecznie zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie listu gończego. Mimo prób unikania zatrzymania poprzez częste zmiany miejsca pobytu, poszukiwany nie zdołał zrezygnować z wizyt w swojej ulubionej siłowni, co ostatecznie doprowadziło do jego zatrzymania. Współpraca między funkcjonariuszami oddziału prewencji policji w Katowicach a katowickimi policjantami śledczymi, która trwa już wiele lat, ponownie przyniosła efekty w postaci zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Zatrzymanie miało miejsce w niecodziennych okolicznościach. Policjant z Komisariatu Policji 7 w Katowicach, będąc na wolnym i spędzając czas z dziećmi na zakupach w galerii handlowej, rozpoznał 27-letniego poszukiwanego, który wchodził na teren siłowni. Z uwagi na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom, funkcjonariusz nie podjął bezpośredniej interwencji, lecz niezwłocznie skontaktował się z dyżurnymi policjantami oddziału prewencji policji, którzy przejęli działania. Zaskoczony obecnością policji na siłowni mężczyzna został zatrzymany bez większych problemów. 27-latek, mieszkaniec Katowic, był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Chorzowie w związku z przestępstwem narkotykowym popełnionym w 2022 roku. Po zatrzymaniu został osadzony w zakładzie penitencjarnym, gdzie odbędzie karę 4-miesięcznego pozbawienia wolności. To zdarzenie stanowi przykład skutecznej pracy i współpracy różnych jednostek policji, a także podkreśla wagę czujności i zaangażowania funkcjonariuszy, nawet poza służbą. W tragicznej sprawie śmierci 54-letniego obywatela Ukrainy, który zmarł po spożyciu galarety mięsnej zakupionej na targowisku w Nowej Dębie, przeprowadzone zostały sekcje zwłok, które jednak nie dostarczyły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zgonu. Prokurator Andrzej Dubiel z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu podkreślił konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, w tym toksykologicznych, aby ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci. W świetle doniesień medialnych sprawa ta wywołała niepokój wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza że zatruciu uległy także inne osoby. Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Komendy Policji w Tarnobrzegu, podinspektor Beatę Jędrzejewską-Wronę, po doniesieniach o zatruciu pokarmowym, policja zabezpieczyła dodatkowe próbki galarety mięsnej od osób, które również nabyły domowe wyroby na wspomnianym targowisku. W ramach śledztwa zatrzymano małżeństwo z okolic Mielca, Reginę S. i Wiesława S., którzy sprzedawali garmażeryjne wyroby własnej produkcji. Oboje usłyszeli zarzuty naruszenia przepisów sanitarnych i zdrowotnych, a wobec nich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator Dubiel potwierdził, że z dwóch kobiet hospitalizowanych po spożyciu galarety mięsnej, jedna została już wypisana ze szpitala, a stan drugiej nie zagraża jej życiu. Śledczy planują przesłuchać inne osoby, które tego dnia nabyły wędliny od zatrzymanego małżeństwa, a także przetestować zabezpieczone w ich domu wyroby mięsne w celu ustalenia obecności potencjalnie niebezpiecznych substancji. Sprawa ta zwraca uwagę na ryzyko związane z zakupem i spożyciem żywności od niezweryfikowanych producentów, podkreślając znaczenie przestrzegania norm sanitarnych i bezpieczeństwa żywności. W Słupsku doszło do zdarzenia, podczas którego 20-letni kierowca BMW podjął próbę ucieczki przed policyjną kontrolą. Pościg rozpoczął się, gdy policjanci drogówki, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, zasygnalizowali zamiar zatrzymania pojazdu. Młody kierowca zdecydował się na ucieczkę, która doprowadziła go na parking jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie porzucił swój samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo przez przebieganie pomiędzy jadącymi samochodami. Działania policjantów szybko doprowadziły do zatrzymania uciekiniera. Choć badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, weryfikacja w bazie danych ujawniła, że nigdy nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdem. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 20-latek został ukarany mandatami na łączną sumę 13 250 zł. Odpowie on między innymi za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, niewłaściwy stan techniczny
i brak niezbędnego wyposażenia, a także niebezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Dodatkowo, za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień sąd może nałożyć na 20-latka grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej pół roku. Warto również zaznaczyć, że niezatrzymanie się do kontroli policyjnej stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Działania łódzkich i radziejowskich policjantów doprowadziły do odzyskania pojazdu marki Hyundai Santa Fe, skradzionego 6 lutego w Łodzi. Mundurowi ustalili, że auto może być na terenie jednej z posesji gminy Dobre. Gdy kilka dni temu udali się na miejsce, zastali w garażu mężczyznę, zajętego demontażem Hyundai'a. Auto miało zamocowane tablice rejestracyjne, które, jak się okazało, należały do zupełnie innego pojazdu. Sprawdzenie numeru VIN potwierdziło, że jest to samochód poszukiwany od kilkunastu dni przez łódzką policję. W trakcie przeszukania posesji policjanci znaleźli pocięte elementy karoserii innego pojazdu. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód, jego części i podzespoły na policyjnym parkingu. 30-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez kryminalnych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu paserstwa. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazał opuszczania kraju. Za przestępstwo paserstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W Szczecinie doszło do szokującego incydentu, w którym mężczyzna oskarżony jest o użycie przemocy wobec kobiety oraz brutalne znęcanie się nad psem, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Zdarzenie miało miejsce 10 września 2023 roku, kiedy to podejrzany, domagając się zwrotu długu w wysokości 150 zł, udał się do mieszkania poszkodowanej. Tam, wykorzystując drewnianą laskę, zadawał kobiecie ciosy, wyrządzając jej obrażenia w postaci krwiaków na lewym udzie, jednocześnie grożąc jej, by nie informowała o zajściu organów ścigania. Sytuacja dramatycznie się zaostrzyła, gdy mężczyzna w akcie agresji chwycił psa należącego do kobiety i z ogromną siłą rzucił nim o ścianę, powodując obrażenia, które okazały się śmiertelne dla zwierzęcia. Prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podkreślił brutalność czynu oraz fakt, że podejrzany nie był wcześniej karany sądowo, co dodatkowo szokuje i jest niezrozumiałe. Działania policji doprowadziły do zatrzymania sprawcy, a na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Podejrzany nie przyznał się do winy, podkreślając swój dotychczasowy, nieskazitelny obraz w oczach prawa. Przestępstwo, którego się dopuścił, niesie za sobą surowe konsekwencje. Za stosowanie przemocy w celu wymuszenia zwrotu długu grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo, za znęcanie się nad zwierzęciem i spowodowanie jego śmierci grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta wstrząsnęła lokalną społecznością i jest kolejnym przypomnieniem o konieczności ochrony zarówno ludzi, jak i zwierząt przed tego rodzaju brutalnymi aktami. Rywalizacja pomiędzy dwiema znanymi sieciami dyskontów, Biedronką a Lidlem, przeniosła się z półek sklepowych na grunt sądowy. W ostatnich tygodniach nasiliły się działania obu stron, które mają na celu przekonanie konsumentów o swojej przewadze cenowej i jakości oferowanych promocji. Najnowszy rozdział tej wojny handlowej dotyczy podjęcia przez Lidl działań prawnych przeciwko Biedronce. Niemiecka sieć złożyła wniosek o zabezpieczenie roszczeń przed wszczęciem postępowania sądowego, który został uwzględniony przez sąd. Sąd nakazał Biedronce zaprzestanie używania hasła reklamowego od 2002 roku w Biedronce codziennie niskie ceny, tańsza niż Lidl, uznając je za czyn nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo Biedronka ma obowiązek usunąć wszelkie materiały reklamowe, które zawierają to hasło. Decyzja ta stanowi znaczące ograniczenie dla Biedronki w prowadzeniu kampanii porównawczych i może mieć wpływ na strategię marketingową sieci. Zgodnie z przepisami, sąd ma możliwość udzielenia zabezpieczenia roszczeń przed rozpoczęciem postępowania cywilnego, co w tym przypadku skutkuje obowiązkiem złożenia przez Lidl powództwa w wyznaczonym terminie, nie przekraczającym 2 tygodni. Zarówno Biedronka, jak i Lidl od dłuższego czasu rywalizują o miano sieci oferującej najkorzystniejsze ceny i promocje, co prowadziło do wzajemnego porównywania się w materiałach reklamowych.
Spór eskalował, gdy Biedronka zaczęła wysyłać do klientów SMS-y z informacjami o promocjach, co spotkało się z reakcją Lidla. Niemiecka sieć odpowiedziała na te działania poprzez swoje materiały reklamowe, co tylko podgrzało atmosferę konkurencji. Konflikt ten zwrócił uwagę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który bada sprawę pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji i reklamy porównawczej. Przedstawiciele urzędu podkreślają, że przedsiębiorcy mają prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie w przypadku, gdy uznają, że konkurencja narusza zasady uczciwej rywalizacji. Sytuacja ta pokazuje, jak ważne w działaniach marketingowych jest przestrzeganie prawa i etyki biznesowej, a także jak duże znaczenie dla obu sieci mają strategie promocyjne i komunikacja z klientami. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu między Biedronką a Lidlem pozostaje w rękach organów sądowych i nadzorczych, które będą musiały ocenić, czy działania obu sieci były zgodne z obowiązującym prawem. W miejscowości Ludwików w Wielkopolsce rozegrała się dramatyczna walka o życie 3-letniego chłopca, który w czasie spaceru z dziadkiem wpadł do zbiornika wodnego. W sobotę około godziny 15 policja w Koninie otrzymała zgłoszenie o zaginięciu dziecka z pobliskiej miejscowości Władzimirów. W wyniku intensywnych poszukiwań po około pół godzinie chłopiec został odnaleziony w wodzie. Stan małego pacjenta jest bardzo poważny, znalazł się w stanie głębokiej hipotermii. O jego kondycji poinformowała Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Po wydobyciu z zimnej wody chłopiec natychmiast został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Koninie, gdzie przeszedł intensywną reanimację. Dzięki ogromnym wysiłkom personelu medycznego udało się podnieść temperaturę ciała dziecka do 26 stopni Celsjusza. W związku z powagą sytuacji planowane jest przeniesienie chłopca do specjalistycznego szpitala w Poznaniu, gdzie będzie mógł otrzymać dalszą, niezbędną opiekę. W Tychach, w województwie śląskim, doszło do agresywnego incydentu skierowanego przeciwko funkcjonariuszom policji. W sobotni wieczór, po godzinie 22, podczas interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Darwina, grupa lokatorów zaatakowała przybyłych na miejsce policjantów. W związku z zaistniałą sytuacją, na miejsce zdarzenia wezwany został dodatkowy patrol, aby wesprzeć atakowanych funkcjonariuszy. Młodsza aspirant Paulina Kęsek, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach, poinformowała, że policjanci, którzy doświadczyli ataku, zostali poddani badaniom w szpitalu. Na szczęście okazało się, że nie odnieśli oni poważnych obrażeń i po przeprowadzonych badaniach mogli opuścić szpital i wrócić do domów. W związku z tym zdarzeniem policja zatrzymała 5 osób. 2 kobiety oraz 3 mężczyzn w wieku od 28 do 35 lat, wszyscy są obywatelami Ukrainy. Podczas zatrzymania wszyscy byli pod wpływem alkoholu, co prawdopodobnie przyczyniło się do ich agresywnego zachowania. Następnie zostali oni przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań, gdzie oczekują na przesłuchanie, które zaplanowano na poniedziałek po wytrzeźwieniu zatrzymanych. Postępowanie policyjne w tej sprawie skupia się na naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Nie jest wykluczone, że w toku dalszych działań kwalifikacja prawna zdarzenia zostanie zmieniona i rozszerzona o zarzut czynnego ataku na funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Tychach, która będzie dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności incydentu oraz ustalenia odpowiedzialności prawnej za atak na policjantów. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.